Dzień dobry, również dobry wieczór, ale to w zależności, w uzasadnionych przypadkach nawet cześć i serwus. Za chwilę zacznie się pierwszy odcinek mojej autorskiej muzycznej serii, serii muzycznych spotkań Wszystko Gra, realizowanej w ramach stypendium ministra kultury, dziedzictwa narodowego i jeszcze sportu, okazuje się. Zatem zapraszam Was. W tym odcinku będzie trochę ogłoszeń technicznych na początku, bo to wiadomo, pierwszy odcinek, pewne rzeczy trzeba ustalić. Potem chciałbym poruszyć temat przedmiotów, które mogą służyć jako instrumenty. A na zakończenie zaprezentuję właśnie taki krótki utwór, w którym nie został użyty ani jeden instrument muzyczny. I dziś w odcinku nie będzie instrumentów muzycznych grających, będą tylko te wyglądające ładnie z tyłu za mną. Aha, no i do programu będę miał też czołówkę, właśnie ją przygotowałem, zatem zamierzam ją teraz zaprezentować. Czołówka i po czołówce zaczynamy program. Zapraszam. Mam taki pomysł, że można sobie coś smacznego zrobić do picia, kawę, herbatę, nie wiem, jak tam Państwo preferują, może być jakaś woda, jakiś napój. Chodzi o to, że gdyby ktoś stwierdził, że jednak nie warto było spędzić ten czas ze mną, to potem może sobie powiedzieć, że przynajmniej się czegoś smacznego napił, można też coś zjeść. No ja na przykład zrobiłem sobie przepyszną kawę, także polecam serdecznie. Zaraz na początku chcę Wam jeszcze zdradzić, że mam takie małe marzenie, żeby przy okazji tej serii wytworzył się pewien rodzaj komunikacji pomiędzy nami. Zachęcam Was do tego, żebyście komentowali, zadawali mi pytania, może być w komentarzach pod filmem, można do mnie wysyłać wiadomości. Być może okaże się, że też będziecie mieli właśnie w jakiś sposób wpływ na te odcinki. Ja naprawdę nie wiem, słuchajcie, co się wydarzy. Natomiast bardzo mi pomoże to, jeśli będziecie pokazywać, że w jakiś sposób reagujecie na to, co robię. No tak, mamy pierwszy odcinek. Zaplanowane jest odcinków w sumie 48, czyli bardzo dużo. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Mniej więcej 4 w miesiącu. Zawsze będę chciał, słuchajcie, na pewno prezentować jakieś instrumenty, coś na nich grać, ale też właśnie poruszać tematy takie pozornie niemuzyczne, czyli właśnie rozmawianie o przedmiotach, prezentowanie przedmiotów, które mogą służyć jako instrumenty. Co jakiś czas będę do tego wracał. No i właśnie, nazwałem tę serię Wszystko Gra i tak naprawdę oznacza to, że nie wiadomo, co za chwilę się wydarzy i co w którym odcinku zagra. A dziś właśnie, żeby to podkreślić, jest odcinek całkowicie bez instrumentów muzycznych. Mówi się, że śpiewać każdy może. Ja więcej uważam, że grać każdy może i jeszcze więcej uważam, że grać można właściwie na wszystkim. Nie wiem, czy wy tak macie, ale ja właściwie jak jestem w jakimś nowym pomieszczeniu i widzę jakieś obiekty, przedmioty, które mogą prawdopodobnie bardzo dobrze brzmieć, to zaraz sprawdzam. Bardzo lubię na przykład duże szklane klosze. One bardzo często mają piękny gongowy kształt. Jakbym miał sobie przypomnieć, kiedy to się zaczęło, to ta chęć poszukiwania dźwięków w przedmiotach, które nie są instrumentami, zaczęła się jakieś 13 lat temu i wyglądało to tak. Niestety materiał już jest dość przestarzały, ale mam nadzieję, że mimo słabej jakości filmu widać było i słychać, o co mi chodziło. No i potem właściwie bardzo dużo takich różnych filmików krótkich nagrałem, w których kolekcjonowałem sobie dźwięki różnych przedmiotów. Pozwólcie, że zaprezentuję jeszcze kilka z nich. Od na przykład kładka na placu zabaw w Nikiszowcu w zabytkowej dzielnicy Katowic.
trzymając się tematu przedmiotów o walorach perkusyjnych, oczywiście nie mógłbym nie wspomnieć o czajniku. Taki stary czajnik bez pokrywki, to jest bardzo ważne, bo w momencie, kiedy wdmuchujemy do dzióbka powietrze, możemy zmieniać napięcie tej części uderzanej, dzięki temu zmienia się dźwięk. Bardzo prawdopodobne, że tu teraz przebija się płacz dziecka, jednego z moich dzieci. Obiecuję wam, że żadne z dzieci nie ucierpiało przy kręceniu tego odcinka, a ja jeszcze nie skończyłem remontu swojej pracowni, o tym remoncie oczywiście jeszcze dzisiaj wspomnę i w takim pokoiku to nagrywam, gdzie nie ma dźwiękoszczelnych drzwi. Także proszę was o wybaczenie. Krótki wątek kulinarny. Sałatka warzywna, wiadomo, pyszna, w misce zakrytej folią stretch, bardzo dobrze brzmiący bęben. I nawet kiedyś ten filmik znalazł się na jakiejś grupie perkusyjnej i ktoś tam napisał: to uczucie, kiedy twoja sałatka brzmi lepiej niż mój kocioł. Także myślę, że to chyba był komplement. Wokół nas jest mnóstwo przedmiotów, które mogą posłużyć jako instrumenty dente. I oczywiście jako pierwszy taki instrument, nie instrument, muszę zaprezentować kulę inwalidzką, którą bardzo lubię. Albo rurka do namiotu. I to ważne, to jest namiot używany podczas imprez plenerowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Strumieniu. Serdecznie pozdrawiam, tam też macie świetne przedmioty, które mogą być instrumentami. I tak oto docieramy do kolejnej krótkiej formy muzycznej, już związanej z remontem mojej pracowni, która tu niebawem obok za ścianą powstanie i w której będę, mam nadzieję, niedługo nagrywał kolejne odcinki. Ten film niedawno pojawił się na Facebooku, niemniej pozwolę sobie go przypomnieć w razie, gdyby ktoś go ominął, przegapił. Sznurki podtrzymujące wełnę mineralną przy suficie nastroiły się w taką melodyjkę, no i nie mogłem tego po prostu nie wykorzystać. I taki miałem pomysł, że tę krótką melodię czterodźwiękową z tym bitem wykorzystam i obuduję to normalnymi, takimi bardziej normalnymi instrumentami, zrobię jakiś aranż, ale potem stwierdziłem, że czemu nie pójść na całość. I właśnie oto po raz pierwszy, oprócz nagrywania krótkich filmików, w których zarejestrowałem walory muzyczne jakiegoś przedmiotu, postanowiłem stworzyć krótką formę muzyczną z użyciem tylko i wyłącznie przedmiotów i obiektów, które towarzyszyły mi lub którym ja towarzyszyłem podczas remontu pracowni. Zatem zapraszam do wysłuchania. Krótka forma muzyczna, taka dość energiczna, chyba lekko taneczna, będąca jednocześnie dokumentacją mojego remontu. Nadałem tej formie muzycznej tytuł Another Beat of the Wall. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wytrwali ze mną aż do tego momentu. Mnie już się kończy kawa, także myślę, że też powoli pierwszy odcinek będę kończył. Pomyślałem sobie, że fajnie by było jeszcze jakiś konkurs na początek zrobić. No i teraz konkurs dotyczy tytułu tej mojej formy muzycznej, Another Beat of the Wall. Dwie rzeczy ze świata muzyki rozrywkowej tutaj są ukryte. Jeśli ktoś z Was wie, do czego nawiązuje ten tytuł, napiszcie do mnie wiadomości prywatnej. Dla tych, którzy przyślą prawidłowe odpowiedzi, przewidziałem jakąś malutką nagrodę w formie muzycznej wysłaną mailem. Dziękuję Wam bardzo. Kolejny odcinek planuję na najbliższy piątek. To będzie chyba 19 marca. Mam nadzieję, że mi się wszystko uda. Zapraszam do obserwowania, do polubiania mojego profilu facebookowego. Zapraszam do subskrybowania mojego YouTube'a. Oprócz tego jestem też na Instagramie i trochę na SoundCloudzie. Do zobaczenia.